cudowna. Niepowtarzalna. Pięknie, pięknie, pięknie. Filmy. Chill out. Wolność. Zabawa. Pozytywnie. Ekscytacja. Wyjątkowa. Jednym słowem, Mastercard of Camera. Już od 4 dni życie w Krakowie toczy się w rytmie festiwalu Mastercard of Camera. Cześć kochani, tutaj Leszek Pichota, mówię do Was z Krakowa, z festiwalu. Jeżeli nie wiecie co zrobić z najbliższym tygodniem, to przyjeżdżajcie tu, bo jest świetna atmosfera, dużo filmów i seriali, nie będziecie się nudzić. Zapraszam. Nie zwlekajcie, przyjeżdżajcie, bo krakowskie święto kina niezależnego dopiero nabiera rozpędu. Na ekranach kin studyjnych i plenerowych możecie oglądać ponad 80 tytułów z 25 krajów świata. Zaskakujące połączenia gatunkowe, kino oparte na emocjach, pełne zaraźliwej energii, znajdziecie w konkursie polskich filmów fabularnych. 11 polskich fabuł walczy o nagrodę Dominika Kulczyk Productions w wysokości 100 tysięcy złotych. Pamiętajcie, że nagroda publiczności jest w Waszych rękach. Po seansach filmów biorących udział w konkursie głównym i konkursie polskich filmów fabularnych wypatrujcie wolontariuszy z urną do głosowania i powiedzcie nam, jak podobał się Wam film, który obejrzeliście. Nie zapomnijcie też o sprawdzonych cyklach. W sekcji Festiwalowe Hity w tym roku możecie zobaczyć 200 Meters, Lorelai, Mała Mama, Siostra Makaluzo czy Surogatkę. Nasz festiwal kręci się 24 godziny na dobę. W ramach nocnych maratonów oglądaliśmy wczoraj kolejny sezon serialu Kruk. Czorny woron nie śpi. Myślę, że to jest świetna okazja do spędzenia całej nocy w kinie. Żaden film nie trwa tak długo jak 6 odcinków serialu. Projekcję poprzedziło spotkanie z twórcami i obsadą. Śledźcie na bieżąco nasze media społecznościowe. Tam znajdziecie informacje o wszystkich wydarzeniach i specjalnych pokazach filmowych, którym towarzyszą spotkania Q&A. We had a lot of questions. People here interact a lot, and I think that's important for us to know what the people think when they watch the film, and I think it's really good. Pamiętajcie, że off-camera to nie tylko kino. Stęskniliście się za koncertami live? My też, dlatego już dziś rusza off-scena. Podczas 7 wieczorów zagrają dla Was artyści z 6 krajów, od Karaibów po Ukrainę, prezentując najciekawszą sekcję polskiego i zagranicznego rapu. Szeroki wachlarz muzyki rockowej, wysmakowaną mieszankę popowo-elektronicznych brzmień, a także songwriting najwyższych lotów. Pierwszy dzień off-sceny stoi pod znakiem ambitnego popu. Festiwal otworzy koncert Rafa Skowrońskiego, doskonale znanego z zespołu Juga. Wypijam wody, by oczyścić ciało. Tuż po nim wystąpi Tomasz Makowiecki, który premierowo wykona materiał z jego nadchodzącej płyty. Pamiętajcie, cały czas jesteśmy dla Was w miasteczku filmowym, gdzie czeka na Was wiele spotkań, warsztatów i atrakcji. Codziennie o godzinie 16 Oliwier Janiak rozmawia z gwiazdami festiwalu pod patronatem banku BNP Paribas. Ci, którzy nie mogą przyjechać, niech żałują albo niech szybko pakują walizki i tutaj do nas przyjeżdżają.